Rano sobie pomyślałem, że żeby ojciec Kryspin tak szybko nie zasnął nakazaniu, to trochę wyjdę do przodu, będę się ruszał, żeby trochę mu poprzeszkadzać. Także pozwólcie, że uratował mi życie, tak jak mówił. Także no, jestem mu wdzięczny jakieś słowo w stronę życia wiecznego. Niech posłucha. Zacznę od pewnej historii, bo tu ojciec Tomasz tak te wszystkie apokryfy, legendy opowiada, to zacznę od pewnego właściwie żartu bo jest to jakieś osiedle, jakaś rodzinka sobie mieszka, obok sąsiedzi, pięknie wspaniale, uśmiechają się do siebie, kłaniają się: "Dzień dobry", wszystko pięknie, super. No i nagle ten pan, który mieszkał w jednym domu, ten sąsiad gdzieś pojechał na ryby, pewnie tutaj jakiś taki stawik podobny, łowi sobie ryby. No i złowił, jak to bywa w takich historiach, złotą rybkę. No i złota rybka, jak to Bywa. mówi, słuchaj, wypuść mnie, a spełnię twoje życzenie. Co chcesz, będziesz miał. Tylko, wiesz co, taki jeden warunek jest, że, że twój sąsiad, ten, którego tak lubisz, do którego się uśmiechasz, to, to dostanie dwa razy tyle. Ten pan myśli sobie, mówi, super, no. no, ale za chwilę, czyli jak ja będę miał dom, to on dostanie dwa domy, tak. Jak ja poproszę o samochód, to on dostanie dwa samochody, tak. Wiesz, co złota rybko, to spraw, żebym oślepł na jedno oko. I to jest coś takiego niesamowitego, że. O czym chcę mówić? Chcę mówić o domu ojca, oczywiście, bo już było mowa o tym domu, to ksiądz Tomasz mówił o powrocie do domu, co was będą pytać. Wczoraj biskup Andrzej mówił o tym domu, którym jest kościół. A dom ojca to jest miejsce, do którego zmierzamy. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym, żebyśmy przygotowali się do spotkania z Bogiem w tym domu ojca, bo to jest. Sens i cel całego naszego życia. A to przygotowanie polega na tym, że właśnie będzie jedność między tym, co tutaj, między tym dzień dobry, a tym, co tutaj. Bo tak jak w tym żarcie, no tutaj jest pięknie, wspaniale, a tutaj, no to żeby mój sąsiad oślep na dwoje oczu, a niech mu się tak będzie. I to od ojca Pawłukiewicza, od księdza Pawłukiewicza kiedyś tam usłyszałem, że właśnie, kiedy będziemy wchodzić do domu ojca, to zobaczymy całe nasze życie. Na tym polega sąd, że to nie tyle, że Pan Bóg nas osądzi, ale my zobaczymy całe nasze życie i to zobaczymy je w taki szczególny sposób. Z jednej strony będą przelatywać różne obrazki z życia, i pięknie, wspaniale wszystko, a z drugiej strony, tak jak w takim pasku w telewizji, będzie przelatywało to, co jest w moim sercu, to, ja, co ja sobie wtedy myślałem. Na przykład skończył się rok szkolny, no ale wyobraźmy sobie, że jeszcze jest szkoła. I ma być i przychodzę, tak myślę, może pani nie przyjdzie, no ale jednak przychodzi, spotykam ją na korytarzu i tak kłaniam się, dzień dobry, proszę pani, dobrze panią widzieć, nie? A na pasku leci w tym samym momencie, co za głupia baba, nie? Po co ona przyszła, nie mogła sobie nogi złamać, nie? Albo druga historia taka, że w stosunku do koleżanki, załóżmy koleżanka z koleżanką, o, jaka ładna sukienka! Słuchaj, super, masz tą sukienkę, świetnie wyglądasz. No, cudownie. A na pasku gdzieś tam tu w moim sercu, w moich myślach leci, no, jak strach na wróble, ta, ta się ubrała, nie? Albo w relacji do Pana Boga, no, modlę się, kolega chory, Panie Boże, no, dzisiaj, ojcze, nasz piękny dzień, dziękuję Tobie za wszystko. A gdzieś tam w sercu, gdzieś tam w głowie. No, Panie Boże, nie mogłeś go uzdrowić, no tyle się modliłem. Może ty nie jesteś taki super, jak tam mówią w kościele, może tak bardzo, aż mnie nie kochasz. Nie? Jest jakiś taki ogromny rozdźwięk między tym, co na zewnątrz, tym, co tutaj, a tym, co jest w moim sercu. A to serce jest kluczem. W Ewangelii świętego Łukasza i Marka mamy takie dwa określenia serca po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie spotykają Pana Jezusa zmartwychwstałego, nie rozpoznają Go. I tam jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus przychodzi do nich, to jest Łukasz oczywiście na końcu Ewangelii, kiedy oni idą do Emaus, to gdy nie potrafili go rozpoznać, to mówi, czemu te wasze serca są takie spowolniałe, takie leniwe wasze serca. Nie? Tam jest takie słowo bradeo stecardias, czyli takie leniwe serce, czemu te serca są takie nieskore do wierzenia. I u Marka jest podobne, tam jest z kolei sklerostecardia, czyli takie twarde, kamienne serce. Nie? Czemu te Wasze serca są właśnie takie trudne? Czemu nie ma tego jednego tu i drugiego tutaj tego samego? Nie? Musimy to zmienić, musimy, znaczy pracujemy nad tym całe życie, ale właśnie chciałbym Wam podpowiedzieć kilka takich rzeczy, żeby, żeby spróbować już teraz, nie? przenieść, po prostu pozamieniać. Na przykład przygotowałem sobie tutaj o, jakąś taką ilustrację, jest woda, prawda? I dzieją się różne życiowe burze, pięknie, wspaniale, burza tutaj wczoraj, dzisiaj, ktoś mnie zdenerwował, ktoś mnie wkurzył i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko to jest na zewnątrz, tak? Moja twarz, moja postawa, ale odkręcam, wszystko super, wspaniale, nie ma żadnego problemu, nic się nie dzieje, uśmiecham się, tak, dzień dobry, super, jesteś, fajnie, nie? A co się dzieje w tym samym sercu, w tym samym czasie w sercu? W sercu jest dokładnie ta sama burza, nie? Tu się dzieje, tu się dzieje, tu się dzieje. Chcesz otworzyć? I to jest dokładnie to. I teraz, słuchajcie, trzeba to po prostu zamienić, nie? Zamienić. Żebym ja potrafił wyrażać emocje. Nie to, żebym kogoś od razu pobił, prawda? Ale żeby te emocje były, żebym ja był prawdziwy, bo... Tu jest pięknie, wspaniale, kamienna twarz, a tu w sercu jest po prostu Coca-Cola. Co zrobić? Co zrobić? Kilka takich właśnie wskazówek. Najpierw może w relacji do Pana Boga, bo to jest taki główny nasz problem. No nie wypada się na Pana Boga obrazić, jesteśmy katolikami, modlimy się, ale w sercu są te wątpliwości, jest to zmaganie się. Nie? Co zrobić, żeby temu Panu Bogu o tym powiedzieć, żeby to na zewnątrz, po prostu nie bać się. Bo przecież Pan Bóg jest naszym przyjacielem, jest naszym Ojcem. Nie bójcie się Mu to przedstawić, bo wtedy On będzie w stanie dać nam odpowiedź. A jeżeli my tu wszystko pięknie, a w sercu się dokonuje burza, a nigdy Mu o tym nie powiemy, to On daje nam odpowiedź, ale my ich nigdy nie zobaczymy. Taki przykład związany z moją pierwszą pielgrzymką do Ziemi Świętej. To już było gdzieś tam prawie 20 lat temu. I nie wiem, kto był z Was w Ziemi Świętej, to wie, że tam się chodzi, dotyka wszystkiego, oczy tak otwarte, człowiek przeżywa wszystko. No i nakupowałem, nie wiem, z 300 różańców takiego z drzewa oliwnego, żeby tam wszystkim później poprzywozić, porozdawać. Wniosłem je do Bożego Grobu, ten grób jest pusty, tam w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie. Położyłem na płycie nagrobnej, pomodliłem się, uświęciłem wszystko, wszystko, co tylko było możliwe. No i później rozdaję te, te różańce, oczywiście z takim komentarzem, że ten różaniec przed chwilą, jeszcze wczoraj leżał na, na grobie Pana Jezusa i w ogóle opowiadam, no i tak opowiadam mojemu koledze, księdzu Andrzejowi, który już nie żyje i z takimi otwartymi szeroko oczyma przynoszę mu ten różaniec, mówi Andrzej, ten różaniec wczoraj leżał na grobie Pana Jezusa. Nie? On tak patrzy na mnie z takim dystansem, i mówi wiesz co, Piotrek, ale te ręce pół godziny temu Pana Jezusa z martwych stałego trzymały. Nie? To, to... I to jest coś, coś takiego niesamowitego, coś, co otwiera oczy, że ważne jest różaniec i ważne jest wszystko, ale Pan Jezus daje nam dostęp do siebie, do tego, żebyśmy go trzymali, żebyśmy mogli go przyjmować do serca, żeby on był Bogiem bliskim, żeby nie był Bogiem dalekim, tylko żeby był Bogiem bliskim. To jest chyba klucz. My czasem właśnie chowamy wszystkie te sprawy w swoim sercu i, i sami je rozgrywamy w naszym umyśle, w naszych, w naszych, w naszych jakichś projekcjach, które przekładamy na Pana Boga, zamiast pójść do niego właśnie może dlatego, że on nie jest Bogiem bliskim, że to nie jest mój przyjaciel, że ja go trochę traktuję jak słońce. No, słońce ładnie, bo osuszy, pięknie, wspaniale, słoneczko, ale nie za blisko, bo spali. A Pan Bóg chce człowieka prowadzić, ale co ciekawe, Pan Jezus pokazuje nam pewne. Yy, sytuacje, rzeczy, czy pewne swoje plany dopiero wtedy, kiedy zrobimy krok do przodu. Nie? Dlatego jest ta bliskość potrzebna, żebym zaufał i podał mu rękę. Dwa tygodnie temu byłem w Skarżysku Kamiennej. Kto może jest tamtych rejonów, to wie, że w tym Skarżysku Kamiennej jest sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożej Miłosierdzia. I probosz opowiadał historię, w jaki sposób to sanktuarium powstało. Otóż prawie 40 lat temu biskup wysłał go na pole, mówi, będziesz tu budował kościół. A on mówi, no jak mam budować, jak to pole, nie mam za co, wiadomo, no takie trudne czasy. Zresztą nie ma pomysłu na ten kościół, no ale poszedł, zaufał, poszedł i zaczął budować ten kościół. No i zrobili plan tego kościoła obok plebania. No, stwierdzili, że czasem pada deszcz, to żeby duchowni się nie, żeby, żeby, deszcz nie zmoczył jakby przechodzi do przechodzić do, do kościoła, no to zrobią takie przejście ponad ziemią, żeby można było prosto z plebanii przejść do kościoła. No i na to kiedyś tam już gdy zaczęli budować przyjechał biskup, a ten biskup pochodził z Wilna. I kiedy zobaczył to wszystko, to mówi Ostra Brama. Ostra Brama to jest taka kaplica, która jest nad bramą w Wilnie. Rzeczywiście nad bramą jest kaplica Matki Bożej. I mówi, tworzymy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Nie? Wtedy dopiero to wyszło. Co to ma być? Pan Bóg to już miał w planach dawno, ale chciał, żeby ten ksiądz, ta cała parafia, zrobiła jeden, drugi, trzeci krok, i wtedy pokazał, ja tu zaplanowałem sanktuarium mojej matki, Matki Bożej Miłosierdzia. Nie? To jest właśnie coś, co sprawia, że to moje serce jest przed Panem Bogiem, że ja mu ufam. Może dzisiaj pewnych rzeczy nie widzę. Ale tak jak w Ewangelii, Pan Jezus mówi do apostołów, pójdź za mną, oni robią krok i dopiero widzą, do czego Pan Jezus chce ich powołać i do czego chce ich prowadzić. Jak zmienić to myślenie i to serce, otworzyć na drugiego człowieka, na bliźniego, którego czasem nie lubię, tak na marginesie, kochać to nie znaczy lubić. Nie zawsze muszę lubić tego, kogo Ewangelia mi każe kochać, bo lubię to jest uczucie. Czasem mogę kogoś nie lubić. Ale mam go kochać. I jak zrobić, żeby właśnie inaczej spojrzeć na tego bliźniego swego? I tak sobie myślę, że właśnie potrzebne jest takie to, co było w Ewangelii, żeby być takim przebiegłym, czy też, tak dzisiaj delikatnie, było roztropnym, jak wąż, żeby szukać drogi do drugiego człowieka trochę naokoło. I historyjka, jak to pewien chłopiec sobie tam wędruje, gdzieś po lesie, już trochę zgłodniał, na szczęście wychodzi na polankę, a tam na polance pali się ognisko. W ognisku, na, na ognisku jakaś, jakiś kocioł z zupą. Ludzie siedzą, tak jak tutaj przy namiotach, menażki. No, mówi, czy mogę się dołączyć? Chodź, zjeżdż z nami tą zupę. No i nalali mu tą zupę i siadali. Były takie długie stoły, i siadali naprzeciwko siebie. No i wszystko super. Menażka jest, zupa jest, ale łyżki były przytwierdzone łańcuchem do tego stołu, i one były takie charakterystyczne, bo miały takie długie drzewce. Tam była taka długa rączka, czyli jak próbował zjeść, no to ani chwycić tej zupy, ani po prostu nabrać, ani sięgnąć do buzi. No, ktoś obok siedział, z drugiej strony siedział, no i wiadomo, za chwilę tymi łyżkami się zaczęli bić, a człowiek jak głodny, to zły, no i, i po prostu wojna na łyżki. I ten chłopiec mówi: Musimy na to inaczej spojrzeć. Słuchajcie, idźcie jeszcze raz po tą zupę, usiądźmy naprzeciwko siebie i nabierajmy z talerza, czy to jest z menażki, tego, który jest naprzeciwko, i jego nakarm a on później Ciebie nakarmi, nie? To samo, nic się nie zmieniło. Sytuacja jest dokładnie taka, jak była wcześniej, ale znalazłem sposób, żeby tego drugiego jakoś rozbroić, żeby, żeby inaczej na niego spojrzeć. Albo jak to rozmawia dwóch takich dojrzałych panów, mówi, ja to chyba ze swoją żoną się rozwiodę. Czemu? Od 20 lat jej mówię, że jak jest w łazience pojemnik na mydło, no to żeby wylewała wodę z tego pojemnika, bo później mydło kładzie i tam się tak to, to po prostu robi taka maśno. Jak mnie to denerwuje, 20 lat już jej to mówię, a ona nic. A ten kolega mówi, a słuchaj, nie przyszło ci na myśl, żeby tam przewiercić dziurkę w tym, w tym pojemniku, żeby ta woda spływała, nie? To jest właśnie to inne myślenie, inne spojrzenie i nagle się okazuje, że w tym sercu, wow, no Panie Boże, to jest takie proste, nie? Tylko my jesteśmy trochę właśnie jak to ta skleroza serca, to twarde serce kamienne. Dosłownie też po grecku jest takie określenie skleros kefale su, czyli tempa jest twoja głowa. I to można coś powiedzieć o takim człowieku, który gdzieś to serce ma twarde, to później to myślenie, patrzenie jest tak twarde, że nie potrafisz znaleźć sposobu dotarcia do drugiego człowieka. Nie? I tu się denerwujesz, tu jest miło, pięknie, a w sercu to po prostu jest burza. Nie? I wreszcie takie spojrzenie na samego siebie. Jak to zmienić, bo to paradoksalnie jest najtrudniejsze. Spróbujcie stanąć przed lustrem, no może tutaj to może nie, nie ma takich warunków, ale gdzieś tam już w niedzielę, poniedziałek i powiedzcie o sobie 10 dobrych rzeczy, tak mniej więcej około 6.15 rano. Nie? Popatrzcie w lustro i powiedzcie 10 dobrych rzeczy. No, no ciężko, ciężko. A przecież no, Pan Bóg mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie? Co zrobić, Panie Boże, żeby, żeby po prostu gdzieś tam mieć to poczucie, Swojego miejsca, poczucie tego, że jestem kochany przez Pana Boga, że, że jestem w Jego rękach, że ja nie muszę być inny w sensie pewnie, że mam pracować nad sobą, zmieniać się, ale Pan Bóg jest, Pan Bóg po prostu mnie nigdy nie przekreśla. Nie? Tak sobie myślę, że trochę tak jak z tym błotkiem, które wczoraj no, niektórzy mieli okazję doświadczyć. Najtrudniejsze jest to, siostra dzisiaj też mówiła, to pierwszy raz jak wejdziesz w to błoto, to tak patrzysz na jeszcze w prawo, próbujesz gdzieś obejść. Ale później jak już wejdziesz, to już właściwie, to już ci całkiem dobrze w tym błocie, jak musisz wyjść, to tak się zimno robi i z powrotem do błota. Po prostu przyzwyczajasz się. To błoto cię obkleja, i tak jest miło, nawet całkiem przyjemnie. Nie? Tak jak dwóch mnichów, jeden taki młodziutki, gdzieś na pustyni żyją i, i przychodzi do swojego ojca duchownego, drugiego pustelnika, i mówi: Ojcze, jak Ty sobie radzisz z tą zupą i z tymi szarańczami? Ja mówi: jak to? Z czym? No, bo kiedy już mam zupę, czekam na nią, bo to jest mój jedyny posiłek w ciągu dnia, nagle przylatują szarańcze i mi do tej zupy. No to ja z obrzydzeniem po prostu wyrzucam tą całą zupę. No i jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja po prostu z głodu tu umrę. On mówi: Słuchaj, na początku miałem tak samo, że wyrzucałem całą zupę, szarańcz, przecież nie będę szarańczy jadł. Ale po jakimś czasie, no mówię, no coś trzeba zjeść, jakoś trzeba żyć. I zacząłem wybierać te szarańcze i wyrzucać. A teraz mam tak. Że kiedy szarańcze przylecą i chcą uciec, to ja je łyżką i zjadam je z razem z zupą. Nie? To jest tak, że po prostu człowiek przyzwyczaja się do pewnych rzeczy i pozwala, żeby te rzeczy stały się normalne, żeby nas po prostu to błotko obkleiło i tak się wydaje, że w tym błotku tak fajnie, właściwie inni też w tym błotku, to dużo się nie różni. I tak nas po prostu ten zły duch czasem ochlapie tym błotem. Powie, że jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz, to wszystko jest takie słabe, a inni są lepsi, i tak po prostu my mamy tutaj, no niby wspaniale, super, bo się uśmiechamy do innych, ale w sercu naprawdę do niczego się nie nadaje. Jestem beznadziejny, beznadziejna. Nie? Spróbuj odlepić to błoto i zobaczyć siebie oczyma Pana Jezusa. Bo my widzimy siebie tacy, jacy jesteśmy, a Pan Jezus widzi nas. Tak, takich, jakich chciałby, żebyśmy byli. A kiedy Pan Bóg coś chce, to zawsze daje łaskę, żeby tak się stało. My mamy naprawdę ogromny potencjał. I Pan Bóg patrzy na nas jak na swoje ukochane dzieci. I w ten sposób zaczniesz jakoś tak oswajać się z tym, kim jesteś, zaczniesz wzrastać, zaczniesz patrzeć na swoje życie jako rzeczywiście na tą relację z Panem Bogiem, który podnosi, umacnia, wspiera, obmywa z tego błotka i po prostu posyła Ciebie. Nie? Spróbuj w ten sposób i zobaczysz, że zacznie się gdzieś tam ta jedność tworzyć między tym, co w głowie, a tym, co w sercu. Nie? Czasem musimy rzeczywiście emocje wyrazić i powiedzieć o tym, też się nie bójmy tego. Tak jak mówiłem, no nie, nie od razu, żeby komuś krzywdę zrobić, ale właśnie, żeby gdzieś tam to z nas wychodziło, żeby człowiek nie miał takiego podwójnego życia. Co innego tutaj, co innego tutaj. Bo to kiedyś zobaczymy na sądzie ostatecznym i możemy się zdziwić. Starajmy się o to, żeby po prostu zawierzać to Panu Bogu, żeby On był Bogiem bliskim, żebym potrafił inaczej patrzeć na drugiego człowieka, uczył się tego spojrzenia, uczył się drugiego człowieka i wreszcie, żebym na siebie inaczej patrzył, żebym patrzył na siebie oczyma Pana Boga, mojego kochanego Ojca, tego, który za mnie umarł i dla mnie z wstał. Amen.